Kwidzyn to bardzo spokojne miasto w województwie pomorskim. Nawet w burzliwych latach 90. niewiele się tutaj działo. Oprócz jednej bardzo ciekawej sprawy związanej z tym miejscem. To tutaj został zastrzelony właściciel składu opałowego, Jerzy Jankowski. Był 20 września 1999 roku, kiedy morderca do niego przyszedł. Pracownicy firmy transportowej przed godziną 7, którzy przywieźli miał węglowy, po wejściu do tego pomieszczenia biurowego zauważyli mężczyznę, który siedział na fotelu z nogami opartymi na ławie, która tam stała. Wydawało się, że ten mężczyzna spał, takie wrażenie sprawia. Natomiast gdy podeszli bliżej, stwierdzili, że nie żyje. Przybyły na miejsce, lekarz stwierdził zgon w wyniku oddanych do tego mężczyzny strzałów. Jeden z strzał w głowę, drugi w klatkę piersiową. Tak. Przyjęte były trzy wersje. Pierwsza to jest zlecenie przez wierzycieli. Druga przez tak zwaną konkurencję, zlecenie przez konkurencję, czyli w ramach prowadzonej takiej podobnej działalności gospodarczej. A trzecie, że mógł być osobą, która mogła być niewygodnym świadkiem w związku z jakimiś postępowaniami, bo w ramach tego postępowania sprawdzano, czy gdzieś nie występuje w charakterze świadka w jakiejś sprawie. To wszystko było zaplanowane. A koledzy jego mi nawet powiedzieli, kto zabił. To ja to odpowiadam. Jakiś kumpel jego tam nie kto i nawet mówił, że od tyłu tam, od tamtąd wszedł. To wszystko jest taka tajemnica Poliszmela. I co, i policja nie może tego rozwiązać? To już dawno się skończyło, tak? No to wtedy to, że policja zamknęła sprawę, to było dawno temu, a później jakoś tam rok, dwa, rozumiem pan, tak ludzie zaczęli gadać ci sobie, no tak sobie, nie? W międzyczasie, między tym. Między wierszami. A zabić to myślę, że wszyscy wiedzą w Kwidzynie, kto go zabił. No wszyscy wiedzą, ale nikt nie może udowodnić tego. No a zabił go, zapomniałem jak się nazywa. Ale to był jakiś, nie wiem, gangster tu lokalny? Nie, taki tam. Jak powiem panu za sumę jaką, to śmiechu warte. Za ile? Za 7 tysięcy. Ja wszystko wiem. Ale po co to mi potrzebne? To wszyscy wiedzieli i nikt... Przecież ja nie wiedziałem kto, a się dowiedziałem, że to on. No to przecież jak ja, to i kto inny. To było tak, co wiem. Ten z Olsztyna, Heniek, nie wiem nazwisko, bo po co operować, pożyczył mu 70 tysięcy. I coś takiego mu napisał, że jak w razie mu nie odda, to przejmie tą plantową. Czyli tam, gdzie go zastrzelimy. Nie wiem, czy oddał, czy nie oddał. Policjant, który zamykał śledztwo, przyszedł do mnie i powiedział, wie pani co, zamykam śledztwo. Niestety nie udało mi się znaleźć. Ale mówi, jedna osoba w tym mieście nigdy nie byłaby moim przyjacielem. Pani wie, o kim myślę, mówię, wiem. Ja widziałem taki jego notes, który on prowadził z zapiskami. To chodzą sumy 1 300 000. Czyli co, Jurek miał łeb do interesów? Bardzo. Był cholernie inteligentny. Ja go nie znam, znałem go już przed węglem i zawsze coś tam to do Rumunii jeździł, na Węgry jeździł, tam zawsze złotem, tak operatywny facet był. I kawą kiedyś tak czerno jeździł tam. No wszędzie gdzie szło zarobić, to się starał. On nieraz reklamówkę złota miał, całą. Ja nie wiem gdzie te pieniądze. Nieraz 100 ton dziennie. Wyobraża sobie pan? 100 dziennie. Ktoś nam z Gdańska przyjeżdżał też po kasę. Wiem, że na imię miał Jasiu. A jak się nazywa, to nie wiem. Bogaty chłop. Kluczem do rozwiązania tej sprawy są interesy, które prowadził zamordowany. Być może, że śledczy nie mają pełnej wiedzy na ten temat. Dlatego liczymy na informacje od państwa. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.